Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam się z wami z odgraconego pokoju. Był odgracony. Ostatnio znów się zagracił. Tutaj ze mną jest materac do łóżeczka Kubusia. Karol już tam powoli go składa. Także już powoli będzie miał nowe łóżeczko do spania i Oliwierka z kołyski przeniesiemy też do łóżeczka. No i dzisiaj mam odświętne ubrania ze sprawą tego, że załatwiam różne sprawy formalne. Nie pytajcie. No, ale po prostu różne chocki klocki. Powiem wam, że Tauron rządzi się swoimi prawami. Tyle w tym temacie. I za każdym razem w filmie, jak wam coś wrzucam, dostaję komentarze albo wiadomości, co mam na ustach. Już kiedyś wam obiecywałam, że będę wam pokazywać, co mam na ustach. I dzisiaj wam pokażę, bo mam coś innego niż zazwyczaj. Zazwyczaj była to konturówka Col de Police z konturowni i MAC Blanketti, ale dzisiaj... Dzisiaj mam konturówkę Varieté w odcieniu 01 Nude i to jest taki fajny właśnie nudziaczek. I do tego mam taką Skobo Nude Goddess, pomadkę w odcieniu Wedding Nude. Nie, wydaje mi się, że to nie jest Wedding Nude. Nie, nie Wedding Nude, miałam taką jeszcze inną. Toffee Nude. Toffee Nude. I ona jest taka bardzo, bardzo jaśniutka, matowa, ale fajnie się trzyma na ustach. I czego nie robiłam od bardzo, bardzo dawna, nie wiem czy widzicie, narysowałam sobie kreskę, ale nie eyelinerem, tylko moim ulubionym pisakiem z NYXa, tym do brwi. I ja mam go w odcieniu Ash Brown i wyszły takie fajne, bardzo delikatne, lekkie kreseczki. Wiecie, ten pisak jest ultra, ultra precyzyjny, więc rysowanie tych kresek było dosłownie ekspresowe i naprawdę... Sama dzisiaj sobie przyglądam się sobie, stoję w lusterku i się przyglądam, co się zmieniło i po prostu te kreski dla mojego kształtu oka wyglądają naprawdę bardzo fajnie, nie po całości, tylko taka połowa kreski, od połowy oka wyciągnięta delikatnie na zewnątrz, wtedy mi tak fajnie rozciąga oczy i ta twarz wydaje się jakaś taka całkowicie inna. No a za chwilę zabieramy się za coś fajnego, bo dostaliśmy prezent wielkanocny od moich rodziców. I tak jak wam wspominałam, ten pokój naprawdę był odgracony. Były tutaj tylko dwa pudła, było biurko i była ta toaletka. No dobra, tutaj graciarnia Karola i tak była, bo to są różne paletki do tenisa, do badmintona, rakiety i tak dalej. No ale tutaj jest ten materac i jak były chrzciny, to dosłownie tutaj przyniosłam i wrzuciłam wszystkie nasze kurtki, bo chciałam uprzątnąć wieszaki. Tutaj jest jeszcze nasz wieszak z rzeczami i hitów. Karol kupił kiedyś, już dawno temu, spodnie w Medicine i kiedyś zafarbowały mi całe pranie. Ostatnio stwierdziłam, dobra, dam im drugą szansę. Pamiętacie tą moją sukienkę? Ona była beżowa. No, faktem zafarbowała naprawdę pięknie. O, tutaj widać, jaki miała wcześniej kolor, takie beżowe przeszycia. Zafarbowała jednolicie, więc chociaż tyle. Pasek niestety nie poszedł do prania, więc pasek mam nadal beżowy i mam sukienkę w kolorze kaki. Mamusia? A Kubuś jest dziusiem? I co on robi? Śpi? Czy je co robi? On śpi. Muszę być cicho. Tak, bo się obudzi, tak? O, jak słodko śpi. A może kocykiem go przykryjesz? Nie? No, to musi być na środku między tymi włącznikami. No, wydaje mi się, że taka wysokość jest w porządku. A daj troszkę do góry. Minimalnie. Tak na wysokości jakby końca drzwi. Nie o drzwi, tylko o właśnie. Może tak? Chcesz zobaczyć? Ale jest kozak. Wiesz co mi się wydaje? Metr na metr 40. Pasuje tylko na środku przykleić, żeby on nie odstawał. Myślisz? No, a jak przykleimy to... A ile mamy tych taśm? Bo w ogóle mamy takie taśmy do tego i nigdy wcześniej nie montowaliśmy na taśmy. Tak wyglądają te taśmy, one były dołączone w zestawie, ich jest 8. Niby tutaj jest jakaś, powiedzmy, instrukcja jak to zrobić, ale trochę nie kumam czaczy. Czyli co? Trzeba przyłożyć, trzeba wyczyścić w ogóle powierzchnię, przyłożyć na 5 sekund, potem przyłożyć na 5 sekund z obrazem i to powinno się oderwać? No. Bo to jest taka dwustronna. Ja otworzyłam jeden. No to zobacz. Może się już zakleił, nie będę. No to i tak wszystkie trzeba otworzyć, żadna różnica. Ale się zgubi, nie? Nie, ile jest? 2, 4, 6, 8.
Widzisz, bo on jest taki dwustronny, ma taką tasiemkę. Tak, ale tutaj jest coś takiego. Dwustronną. I ten się odrywa, ten górny. No i powinno się to oderwać, jak się przyklei. W ogóle jakieś czary mamy. No tak, bo to jest po to pewnie, żebyś sobie przyłożyła. Równo, to, żeby było. I żebyś widziała. Nie wiem. Żebyś pewnie widziała. Dzięki kreska. Temu, to, czy ta kreska jest, nachodzi równo, czy nie. Z obrazem, nie? I wtedy jak przykleisz, to oderwiesz. No ciekawe, tak jest, tak, tak mówi teoria. Ja to tak rozumiem. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. Ej, dobrze wygląda. Dobra, przykleiłaś się, co teraz? Ej, zobacz, czy jest prosto. Czy prawy nie jest trochę niżej, czy to nie jest niżej? Nie, to złudzenie jest... Chyba. Nie jest niżej? Czy ta strona nie jest niżej? Już za późno. Nie, no mogę się zmierzyć, ale... Nie, widać się wydawało, że jest ładnie. Ale czy trzymaj na każdym po 5 cm, po 5 sekund. Bo tam już trzymałem. Ale do ściany, żeby się to przykleiło. Nie, jest w porządku. Ale tu ściana jest przykleiona na 5 sekund. Co zrobić z tymi dzynglami? Bo po naklejeniu takie zostały. Oni kazali to poczekać i na tym się kończyła instrukcja. No właśnie, wyciągniemy i finalnie ucinamy. Ale trzyma się. Tu idzie dobrze. Trzyma się, obraz wygląda naprawdę. Tu jest tylko z jednej strony, zobacz. Ale fajny charakter, naprawdę. Super pasuje. Próbuję w ogóle to jak... W święta przykładaliśmy to do ściany. Klara jadła babeczkę. Po prostu wlazła w ten obraz z babeczką. I ja, Picasso, próbowałam to jakoś uratować. Właściwie niczym się to nie dało wyczyścić. I finalnie wzięłam cienie do powiek i po prostu to zamalowałam. And we don't have to follow the rules. Teraz będę miała niezłe odbicie w lustrze. Jak będę sobie robić tutaj selfie albo nagrywać coś w lustrze, to będę miała kwiaty na głowie. Spoko. Fajnie. W końcu się wypełniła ta przestrzeń i coś się tutaj dzieje. Tutaj już na kąciku naszym też są jakieś dekoracje. W ogóle ta babeczka tak mnie urzekła w Pepco za kilka groszy i jeszcze są tak, jest taka dłoń. Taka złota chyba i beżowa. Też bardzo mi się podoba i bym sobie ją tutaj wrzuciła. No. W ogóle kolor tych kwiatów jest identyczny jak kolor właśnie wystroju naszego wnętrza. Te kaszmirowe, takie właśnie przebłyski. Bardzo fajnie to wygląda i to złoto i taka ciemniejsza postać. Fajnie. Ja ogólnie mam ostatnio fazę na takie kobiece plakaty, malunki i tak dalej. Takie właśnie nieoczywiste. Uświadomiłam sobie, że mija okres wielkanocny. Już jest po świętach i tak naprawdę wiecie, ja sobie kupiłam pierwsze ozdoby do domu świąteczne, wielkanocne i teraz nie mam innych ozdób i tak pomyślałam, że chociaż na stół dam sobie kwiaty, ale widzę, że chyba muszę wymienić wazon na wyższe, żeby one tak były bardziej zwarte ze sobą albo delikatnie je przyciąć, bo ten wazon mi się tak podoba, chociaż myślę, że taki szklany, przezroczysty też będzie fajnie wyglądał. Ale właśnie tak na wiosnę chyba najładniejszą po prostu dekoracją w domu są kwiaty, ale wiecie, to jest ozdoba, którą permanentnie trzeba wymieniać, bo kwiaty więdną, a takie różne fajne figurki są na stałe. Więc znowu będę musiała przeglądać jakieś strony w poszukiwaniu takich, wiecie, całorocznych dekoracji, bo te zajączki za niedługo i tak będę musiała pościągać. Ja ci coś kupiłam. Kupiłam ci szaliczek. Nie. Nie chcesz? Nie. To. No patrz. Chcesz iść na polko? Polko. Idziesz? Chcesz szalik na polko? Polko ma liść. Szalik? Patrz jakie kupiłam Kubusiowi szaliczki fajne. Który kolor wybierasz? A tu dla Klarci kupiłam. Jaki? Pod koszulki na szelkach. Polko, tak! I kurteczkę i możesz iść na polko, jest dzisiaj bardzo ciepło. Na polko! Ja sobie tutaj będę wypakowywać zakupy, a dzieciaki za oknem się bawią, także idealnie właśnie o to chodziło. Kupiłam kalafior. Mam ochotę zrobić w najbliższym czasie na obiad ziemniaki, kalafior i mizerię
Zazwyczaj do tego jeszcze idzie fasolka szparagowa, ale to jeszcze nie sezon na fasolkę. Miałam też ochotę na śledzie. No i klasycznie u nas jakieś tam miksy sałat, rukole, roszponki, ciecierzyce i warzywa. Bo po świętach mam bardzo wielką ochotę właśnie takie miksy sałat, takie lekkie jedzonko. Mimo że bardzo mało jadłam przez to, że przygotowywałam sama imprezę, to ja tak mam, że jak robię jedzenie dla kogoś w dużej ilości, to osobiście potem mi się już nie chce jeść. Miałam taki wzdęty w ogóle brzuch, a minęły tylko święta i dosłownie ja mówię, nagle nie mam brzucha. Po świętach w lodówce zdecydowane pustki, więc wypadało coś kupić i zrobić jakieś zakupy, bo już dosłownie tworzyłam coś z niczego, ale nie przemieraliśmy głodem, ale bardzo tak ubogo jedliśmy. Oho, dzieciaki bawią się dzwonkiem. A propos zakupów, to bardzo lubię korzystać sobie z tych toreb, te chyba są z Rossmana, bo one fajnie mają taką kieszonkę wbudowaną w siebie, w całą tą torbę. I dosłownie tylko sobie to zwijam, wrzucam do torebki i taka podręczna siatka zajmuje bardzo mało, dosłownie taka mała saszetka, więc do każdej torebki czy kieszonki nawet w kurtce się zmieści i macie zawsze ze sobą siatkę, więc naprawdę polecam. Drugą mam taką, że osobno jest ten woreczek i to już gdzieś tam ten woreczek żyje swoim życiem, a siatka swoim życiem, a ten z wbudowaną siatką jest naprawdę super. Ostatnio były straszne wiatry i nawiewało piasek z Sahary, zobaczcie jak to wygląda. Muszę to umyć i zaraz tutaj odpalimy sobie jakąś kawkę na tarasie, co? A wy się będziecie bawić? Jak chcecie bańki, to kiedyś dostałam od pani Kasi dla was. Zobaczę. No? Proszę. Chcesz? Nie chcesz? Jesteś obrażona, tak? Czy czekasz na coś dobrego? Chcesz, mama? Tak? Bańki, tak? Ty chcesz bańki, a ty chcesz coś dobrego, tak? Lody czy drożdżówkę? Drożdżówka i lody, wiedziałam. Twój wybór. I co jeszcze do tego? Ty chcesz bańki, tak? I tyle wystarczy i będziesz wtedy szczęśliwa, tak? I będziesz mogła się już bawić. Mamy tutaj płyn, zobaczymy czy to działa. Działa, tato. Totoroto? Czekaj, to w tom. Kuba, patrz! Jezus, jakie to jest głośne! Głośno, co? Jest! Da się wyłączyć dźwięk! Już nie strzela! Teraz tylko robi już bańki! Tato się chowa! Proszę, dostawa. Dla mnie kawka, a dla ciebie lody z owocami. Jeszcze jakieś pozostałości świątecznych ciast, drożdżówka i w ogóle te złote sztuczce, Stefko. Ja też chciałam. Tak właśnie myślałam, że jak przyniosę, to będziesz chciała. Klara je bardzo polubiła, ale ogólnie są naprawdę bardzo fajne. Dobrze leżą w dłoni, nie są jakieś cienkie, kujące i tak dalej. Przynieść ci taki? To naprawdę świetne. Ja jestem bardzo zadowolona i mimo wszystko myliśmy je w zmywarce już chyba ze dwa razy. Wiadomo, będę je używała tak okazjonalnie i raczej będę chciała je myć ręcznie, żeby jednak zostały z nami na długo, ale za taką cenę 30 zł za jeden komplet, widelczyki, że są w zestawie, to w ogóle było super, więc wiecie. Na tą chwilę właśnie czekałam. Kawka, ciasteczko, tarasi, gdzie dzieci się bawią albo jedzą, ale tam się bawią, jest domek. To jest właśnie to, na co tak długo czekaliśmy i sens tego wszystkiego, co tutaj się zadziało. Chciałam kupić ten dom, żeby mieć dużo miejsca. Ty chciałaś nawet dom, żeby było dużo miejsca? I co? I udało się? Tak. Zadowolona jesteś? Tak. Tak. Ostatnio jak rozłożyliśmy dzieciom ten domek w dniu urodzin, to dosłownie do samego wieczora się bawiły, goniły, bo pytaliście mnie o to, czy to faktycznie warto zakupu, czy fajna inwestycja. No my uważamy, że fajna i warta zakupu inwestycja. Zwłaszcza jak już będzie ciepło i będzie lato, jeszcze chcemy dokupić podłogę, bo na ten moment jest na kostce, a one chciałyby sobie w tym domku robić taką bazę. Więc żeby nie na kocu, czy na czymś, teraz jeszcze jest za zimno na koc, to właśnie chcemy tam kupić sobie podłogę, można też dokupić dzwonek, więc takie fajne bajery, można sobie ten domek ulepszać. I dosłownie na chrzcinach to tylko wchodziły po jakieś jedzenie czy picie, albo wręcz musiałam im wynosić na zewnątrz i tutaj przynieść stoliczek, bo nie chciały wracać do środka.
dla mnie kiełbaska. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy już sezon grillowy. To jest parówka. To jest parówka? Myślałam, że kiełbaska z grilla. Parts of you. Oh my, our bodies interlace, slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Podejście numer 50 do zamontowania łóżeczka. Kolejne elementy zdemontowane i jedziemy. Czekaj, bo muszę tu przejść jakoś teraz. Tak, będzie okazję rozebrać się przeszliwą. Jak komuś pomaga, już się nie może doczekać. Jest tu stara próba? Stara, uwaga. Możesz spać tutaj! Czy ja od wysy drugiej 20 mam czekoladę w ręce? Ale nie byle jaką. Bo Milka, białe Oreo, ale ten wieczór trzeba sobie uschodzić. Złota zasada. Nie zmieniajcie dziecku łóżeczka przed spaniem. I to jeszcze w porze, kiedy ono powinno już spać, a dopiero to łóżeczko wjechało do jego pokoju. Dopiero teraz, dokładnie w tej chwili, zeszłam z góry i stwierdziłam, no way. Muszę, bo inaczej się uduszę. Nie wiem, czy to coś daje, ale po prostu stwierdziłam, że osłodzę sobie ten wieczór. A czy co daje czekolada? No, nie przywróci mi to sił, bo ostatnio też pytacie się, jakim cudem ja mam siłę. Nie wiem, po prostu weszłam w jakiś tryb przetrwania dosłownie. Albo po prostu nie mam. Po prostu nie mam. Albo po prostu nie mam siły, dokładnie. We wtorek po świętach dosłownie pół dnia przeleżałam i stwierdziłam, nie robię nic. Miałam takiego lenia, że nawet nie chciałam, żeby Karol coś robił. Nie chciałam, żeby nikt nic robił, tylko po prostu wszyscy niech sobie leżą i odpoczywają. No tak, chcąc, żebym ja coś zrobił, to ktoś musi dzieci dać. No właśnie, a mi się nie chciało robić nic. Ja u nas ostatnio ze wszystkim strasznie długo schodzi, po prostu dosłownie ze wszystkim. Przy trójce dzieci zrobić coś, to jest tylko kwestia, że jedna osoba może coś zrobić. To każdy woli, to ja może coś zrobię. Karol ucieka do garażu. Dobra, to jest. Są rzeczy, które da się zrobić dzieci, są takie to średnie. No to jest taka precyzyjna robota. Nasze dzieci mają dość dużo energii w ostatnim czasie, więc... Dobra, po jednemu? Tak, jeszcze. Dobrze wchodzi. Dobrze uschodzę wieczór. Więc takie przemyślenia rodziców trójki małych dzieci. Wiecie, bardzo zakarowe. Ja tak dostałem. Ja dosłownie się już schowałam w wiatrołapie, bo był taki etap, że Kuba tylko chodził i co minutę zmieniał, kto ma go położyć. Proszę, teraz ty masz dwa. A jak już wychodziliśmy, to mówił, o tutaj, o, tak, popatrz, mama. Ja się schowałam w wiatrołapie, za pierwszym razem przecież nie zauważył, a z drugim, o popatrz, mamusia. Co? I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Żegnamy się z wami, dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!